Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPUZ. Czyli słuchajcie, programowanie świata fizycznego na przykładzie Arduino. Znowu tylko taka szybka wrzutka, taki przykład. Słuchajcie, znalazłem w internecie bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie stronę, która się nazywa forbot.pl. No i tutaj na tej stronie mamy różnego rodzaju kwestie, kursy dotyczące elektroniki. W tym również kurs programowania, słuchajcie, Arduino. Od podstaw, tak? Dla początkujących. No i tutaj właśnie na tym kursie znalazłem taki bardzo ciekawy projekt, a mianowicie projekt sterowania diodą, no bo to oczywiście zwykle od sterowania diodą się zaczyna, ale sterowania diodą w sposób taki bardziej złożony, czyli sterowania światłami drogowymi. O, widzicie, tu jest właśnie ten projekt. Kilka wersji, no a ja go zrobiłem jeszcze w takiej innej wersji. Dobra, przesuwamy sobie to tutaj. A mianowicie część rzeczy z płytki stykowej przeniosłem na taki prowizoryczny znak. Tak? Słuchajcie, podłączę sobie teraz moje Arduino do komputera, więc i do zasilania. No i jak widzicie, teraz mam program, w którym światła mi się przełączają zgodnie z sekwencją taką, jaką mamy na drodze. Tutaj mam, oj, światła mi odjechały, mój WPT 1313, który dojechał do znaku, zielone może jechać, tak? Dojeżdża ze skrzyżowania, zapala się pomarańczowe, czerwone musi stać, teraz może się przygotować i buch, może jechać. Dobra, to jest oczywiście jedna z wersji programu, bo jest jeszcze druga, mianowicie druga, bo tutaj za chwilę Wam pokażę płytkę. Na płytce jest przycisk, że światła nie będą się przełączać automatycznie, tylko będziemy je przełączać przyciskiem. I słuchajcie, w tej chwili teraz wrzucę ten program szybko do naszego Arduino. Dobra, już wskoczył. Jak widzicie, mamy zielone światło. Nie ma automatycznego przełączania, więc wszystko gra. Wracamy nasze WPT. No i teraz mam tutaj na płytce przycisk. Przyciskiem będziemy sterować zielone, żółte, czerwone. No i po czerwonym możemy się przełączyć na właśnie stan przygotowania i z powrotem na zielone WPT sobie może jechać. Żółte, czerwone. A więc takie ręczne sterowanie światłami, druga wersja tego samego programu. Jeszcze szybko rzucimy sobie okiem na płytkę, tak? Bo generalnie nie jest trudny projekt. Wykorzystujemy tylko trzy diody, trzy rezystory, no i ewentualnie przycisk, bo tak jak Wam pokazałem w pierwszej wersji programu, przycisk nie jest koniecznie potrzebny. Oczywiście to, co Wam pokazałem przed chwilą na stronie Forbotu, no to oczywiście te diody tam nie są na czymś takim, co ja tutaj zrobiłem z tektury, tylko normalnie na płytce możemy je wkomponować, no a ja je przeniosłem tutaj. Jak widzicie, połączyłem kabelkami z płytką stykową. Wszystko bardzo, bardzo ładnie działa. No i można by ten projekt na przykład jeszcze rozbudować, wprowadzając, nie wiem, światła dla pieszych, tak? Skoro mamy przycisk, to na przykład mamy drogę, a obok mamy jeszcze światła dla pieszych. No i pieszy wchodzi, przyciska przycisk, blokując tym samym ruch samochodów na drodze, czyli włączamy światło żółte, a potem czerwone, samochody się zatrzymują, pieszy może przejść i po jakimś tam czasie przywracamy ruch na głównej drodze. No byłoby to, myślę, nawet dość ciekawe, ale na razie taka prosta wersja tego projektu chciałem Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.